są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Jesteśmy w okolicach połowy i możemy sobie zrobić przerwę na papierosa. To jest jedna opcja. O, i tak patrzę po uśmiechach i widzę, że się pojawiają, więc dobrze, to spróbujmy zrobić tak. Dawid słusznie stwierdził, żeby jednak kapelusz ruszył w pierwszej połowie, bo nie wiem, z kim z Państwem się po tym papierosie zobaczymy. Jakby oczywiste. Co niniejszym czynie. Z biletów zrezygnowaliśmy, więc kto ile może, kto ile ma ochotę, komu jak się podoba, wesprzyjcie artystów. Żart o Szeleszczerzu. Ja myślę, że nie znam tego żartu, Dawidzie. Ale Dawid zna żart o Szeleszczerzu, więc możemy go zasuflerować. Dawidzie, jakbyś był tak miły. A tak, żart Dawida był wyjątkowo nie przeznaczony dla uszu wytrawnej widowni, więc pozostawimy go tutaj na granicy pierwszego rzędu, ale była w nim mądra myśl, że lepiej brzmi jak szeleści niż jak dzwoni. Dobrze, Ty nie pozwól się nazywa piosenka, inspirowana jest wierszem ukraińskiego poety. Przerwa będzie po piosence. Kapelusz jeszcze musi wrócić. Ty nie pozwól. Ukraińskiego poety, poeta nazywa się Ihor Czubaj. Napisał wiersz pod tytułem Bilobil. Nie Bilobil, znaczy Bilobil by mi się przydał. Gdy do twoich ust. Taki tytuł nosi wiersz. Nie pamiętam tłumacza, zabijcie mnie. Ja sobie na podstawie tego wiersza pozwoliłem. O, dzięki, piękne, odstawiam. Ja sobie na podstawie tego wiersza pozwoliłem napisać piosenkę, która brzmi następnie.